Instalujemy sterowniki do karty sieciowej TP-Linka Archer T2U. Szybko i w skrócie. Link do sterowników i do instrukcji jest pod filmem. Wchodzimy na stronę doxalfa.tw i wykonujemy kroki w opisie instalacji dla Debiana. I sterownik, tutaj ten, który widać, działa. Jeszcze raz link pod filmem. A teraz opis tego, jak się zazwyczaj instaluje sterowniki dla tych, którzy wcześniej tego nie robili albo jeszcze nie do końca sobie z tym radzą. Mamy jakieś urządzenie podpinane pod USB. Na początek warto by było sprawdzić, jak nasz system widzi to urządzenie, czyli będziemy potrzebowali w całym tym procesie terminal. Wpisujemy sobie LSUSB na przykład i pokazuje nam się lista. Urządzeń podpiętych pod gniazda USB, i w tym przypadku widzimy TP-Linka, który jest opisany bardzo oględnie jako urządzenie, które działa w trybie 802.11ac i tyle. Nie wiemy zbyt wiele. A chcielibyśmy wiedzieć, jaki w środku jest w tym urządzeniu chip. Bo nazwa producenta nic nam nie mówi, jest wielu różnych producentów, którzy produkują produkty, które nazywają się różnie. A w środku mają ten sam chip. My chcemy wiedzieć, co tam w środku siedzi. Więc, otwieramy google. Wpisujemy Archer T2, tak jak producent go nazwał, chipset. Chcemy wiedzieć, co to jest za chipset. I mamy na przykład dwie strony od góry. Tu jest jedna strona, która nam opisuje to urządzenie bardzo dokładnie. I w zakładce chipset jest napisane RTL. 8811 AU. Dla pewności sprawdzamy jeszcze na drugiej stronie, która też bardzo dokładnie to opisuje, i tutaj też jest napisane: RTL 8811 AU. I taki chip chcemy zainstalować w systemie, czyli zaglądamy do Google, wpisujemy RTL 8811 AU Linux Driver, pokazują się jakieś wyniki. I próbujemy wykorzystać instrukcje instalacji z nadzieją na to, że któraś z nich zadziała. W tym przypadku docsalpha.com.tv okazało się skuteczne. Jeśli wejdziemy na stronę, od góry mamy informacje na temat tego, w jakiej dystrybucji ta karta działa od ręki. W Kali Linuxie działa to od razu, bo tam strowniki są. Dla Ubuntu i dla Debiana trzeba je pobrać i skompilować. I próbowałem pierwszej opcji dla Ubuntu. Z tego źródła to nie zadziałało. Spróbowałem drugiej opcji dla Debiana. Z tego źródła i to działa dobrze. I teraz przeprowadzimy sobie tą instalację, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czyli mamy okienko terminala, i tutaj są komendy, które trzeba wklejać linia po linii i uruchamiać. Czyli kopiuj, wklej. Enter Hasło użytkownika. Wpisując to hasło pozwalamy na wprowadzenie zmian w systemie, które, jeśli będziemy ślepo kopiować i nie będziemy wiedzieli co tak naprawdę kopiujemy, możemy sobie zrobić krzywdę. Więc, jakaś wiedza jest potrzebna. Na szczęście, ta instrukcja tutaj jest w porządku, nie ma żadnych pułapek i niespodzianek, ale spróbuję wytłumaczyć mniej więcej, co tak naprawdę robimy. Sudo to jest komenda, komenda która pojawia się bardzo często i oznacza super użytkownik robi, wydaje polecenie. Dlatego pojawiło się pytanie o hasło. Super użytkownik, ktoś, kto ma uprawnienia administracyjne. Czyli super użytkownik. Wywołuje apt. To jest taki program, tak się po prostu nazywa, menedżer pakietów i każe mu się zaktualizować. Jak widać, zaktualizował się. Druga komenda: kopiujemy, wklejamy i dajemy enter. Sprawdź, czy istnieje coś takiego jak dkms. Jeśli nie, super użytkownik. Wywołuje menadżer pakietów, żeby zainstalował DKMS. U mnie już istnieje. Gdyby nie istniał, to tutaj pewnie coś by się działo na ekranie. Trzeba by było chwilę poczekać i zainstalowałby się ten pakiet. Prawdopodobnie bez większych problemów, bo to jest pakiet dynamicznego ładowania modułów do kernela. Więc dość często używany. Następna linia: robimy kopiuj i wklej. Klikamy Enter. Już istnieje, gdyby nie istniało, to by się zainstalowało, czyli narzędzie do połączeń Wi-Fi. I ostatnia komenda: sprawdź, czy istnieje git. Jeśli nie ma, zainstaluj git. w Wklej. I git to jest takie miejsce w dużym skrócie, w którym, z którego można ściągać lub na które można wgrywać różnego rodzaju programy, pakiety, projekty. Git to jest jakby osobny temat, w tej chwili nie będziemy się go uczyli. Ok, po wpisaniu tych wszystkich komand po kolei, wszystko się wydarzyło, co miało się wydarzyć, i teraz byśmy musieli wpisać tą komendę, ale ona spowoduje, że jakieś dane się pobiorą, bo ona mówi: Git sklonuj to, co jest pod tym adresem, czyli pobierz to. Więc fajnie by było stworzyć mały porządek w naszym systemie, bo tak. Tak, gdybyśmy wydali to polecenie, to te dane by się dziś tutaj pobrały i by się zrobił bałagan w jakieś losowe miejsce. Dlatego stworzymy sobie katalog o nazwie git. Ok, istnieje i na razie jest pusty. A tu wpisujemy cd git, czy jakkolwiek go tam nazwiemy. I teraz znajdujemy się i wydajemy polecenia z katalogu git, czyli jeśli coś się pobierze, to pobierze się tutaj do środka. I to sobie zaznaczamy. Robimy kopiuj, robimy wklej. Enter. I czekamy aż się pobierze. Pobrało się. Jak widać tu w katalogu coś się pokazało. No dobra. CD. To już chyba wiadomo o co chodzi. Wchodzimy do tego katalogu, który się pobrał. Boom. I z jego wnętrza Czyli stąd wydajemy polecenie, super użytkownik, wykonaj skrypt. Jakiś skrypt jest w środku, on coś zrobi, nie do końca wiemy co, możemy mieć nadzieję, że coś zainstaluje. Enter. Coś się instaluje. Trzeba chwilę poczekać. I na końcu pojawia się pytanie, czy chcemy edytować ustawienia sterownika? Klikamy N, No. I czy chcemy zrestartować teraz? N? no, bo najpierw musimy wyłączyć nagrywanie tego materiału, który teraz nagrywamy, i dopiero później zrestartować. Zacznę. Ok, system się zrestartował. Teraz klikniemy na połączenia sieciowe i widzimy, że już jakieś sieci Wi-Fi widać. Spróbujmy się połączyć. Ustanowiono połączenie. O to chodziło. Czyli jesteśmy połączeni z siecią Wi-Fi Blip. Jak nie trudno zauważyć, żeby przejść przez cały proces instalacji, trzeba mieć łączność z internetem. W tym przypadku jesteśmy połączeni kabelkiem. Ale gdybyśmy trafili na komputer, którego z jakiegoś powodu nie da się podłączyć kablowo, to po prostu potrzebujemy kartę Wi-Fi, do której sterowniki są już w systemie, są w jądrze. Więc prawdopodobnie potrzebujemy jakąś... Starszą kartę wi w naszym pakiecie narzędziowym. Dla przykładu podłączę teraz jedną. Okej, okay, pokazała się karta oparta o chipset Rallying z rodziny RT2870, RT3070. Takie karty właśnie na potrzeby instalacji można znaleźć gdzieś na przykład na Allegro za grosze. Trzeba tylko najpierw sprawdzić, które są wspierane w systemie Linux bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników. Ten tp którego instalo instalowaliśmy, jest po prostu w miarę nowy. Jeszcze te sterowniki nie trafiły do jądra systemu. I to chyba tyle na tą chwilę. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, problemy, napisz w komentarzu pod filmem. I mam nadzieję, że ta zdobyta wiedza będzie dobrze Tobie służyć. Cześć!